Z jednej strony zachęca Pan nas do tego, żeby się zainteresować Afryką, że to jest oczywiste i również od strony biznesowej, ale z drugiej strony pokazuje Pan te ciemne strony Afryki, które trochę nas zniechęcają. Czy to jest kwestia stereotypów i takiego myślenia stereotypami? Znaczy, że jak Afryka to bieda, niebezpieczeństwo, radykalny islam, o czym Pan mówił i tak dalej i z tym musimy walczyć, żeby zobaczyć tę inne oblicze Afryki, w której jest przyszłość, w którą można inwestować i tak dalej. Jak pan to może rozwinąć jeszcze ten temat? A propos tego czarnego PR-u Afryki, stereotypów, ja tego nie dopowiedziałem, ale ta osoba, która była moim lokalnym wspólnikiem, ja go nazywam nigeryjskim wspólnikiem, bo był takim lokalnym przewodnikiem w meandrach nigeryjskiego biznesu, to był akurat Hindus i Amerykanin. I to z nimi musiałem walczyć. A gdyby nie sprawiedliwość sądu federalnego, tego najwyższej instancji w Lagos, w Abudży, w Nigerii, no to nie miałbym szans na cokolwiek. Czyli to też kwestia... Sąd się sprawdził. Sąd się sprawdził, tak. A ja byłem, ja wierzyłem w te stereotypy, dlatego zrobiłem biznes z Amerykaninem i Hindusem. A to Nigeryjczycy mi pomogli. Także to jest pierwszy kontekst. To niesłychane w ogóle. Ta cała historia, którą pan opowiedział, z tym listem gończym i z tym całym mechanizmem, to jest ogromny stres musiał być dla pana. No niech pan coś jeszcze powie, jak to tam... To ja miałem ogromne szczęście, bo akurat byłem wtedy w Polsce i leciałem do Londynu na spotkanie jakieś biznesowe, a zmieniłem w ostatniej chwili plany, bo miałem spędzić Boże Narodzenie w Nigerii, w której wtedy mieszkałem. Mhm. I przyleciałem szybko do Polski, spędzić tutaj Boże Narodzenie ze swoją dziewczyną, przedstawić ją swoim rodzicom, swojej mamie i potem mieliśmy lecieć do Londynu. I pani, jak mnie sprawdzała na lotnisko na Okęciu, to zbladła, patrząc na mój paszport. Ja najczęściej jestem już przyzwyczajony, że coś długo patrzy się w moje paszporty, bo ja je mam wydane najczęściej przez konsula w Pretorii, w RPA, czy przez ambasadora w Lagos, w Nigerii, bo się szybko zużywa pieczątki, bo taka jedna pieczątka w kraju afrykańskim zajmuje całą stronę, więc ja muszę często na te paszporty wymieniać. Ale ona zbladła w sposób wyjątkowy. Bo zobaczyła, co wisi w systemie. I w systemie było, że jestem poszukiwany przez rząd Nigerii za tak zwane oszustwa finansowe na wielką skalę i w Nigerii grozi za to 21 lat więzienia. Ale pan tego nie wiedział. Ona wtedy zobaczyła. No i co? Ja tego nie wiedziałem. Znaczy ja już wtedy wiedziałem, że jest konflikt z moim lokalnym partnerem biznesowym, który chce przejąć spółkę. No tak, ale natomiast nie wiedział pan tego wszystkiego. Spodziewałem się, że miał pewien sposób na to, żeby mnie do tego przekonać. I co ciekawostka była taka, że po próbie i walce o przejęcie tej firmy w końcu nie udało mu się przejąć tej firmy i zgodziliśmy się, że my te udziały od niego odkupimy, żebyśmy już my prowadzili tę spółkę, a on po prostu odejdzie z gotówką. I mu zaproponowaliśmy dwa razy mniej niż on chciał. I uważamy, że do dzisiaj, że to była fair cena. Natomiast po tym, jak zostałem zatrzymany w Polsce, spędziłem noc na Rakowieckiej. Też są inne przygody. Strażnik na Rakowieckiej, nie znając przepisów prawa, powiedział mi, że następnego dnia będę najprawdopodobniej już przetransportowany do Lagos, Nigerii. Więc ja spędziłem noc na Rakowieckiej w takim przekonaniu. Ale najciekawsze jest to, że jak następnego dnia wyszedłem, to dostałem telefon z Nigerii, który pewien prawnik się odezwał i powiedział, że pomoże mi tę samą sprawę zamknąć w kilkadziesiąt godzin. Akurat jego fee, czyli jego zapłata, którą chciał, była dokładnie tyle, ile brakowało temu lokalnemu partnerowi do tego, żeby tę sprawę zaspokoić. Natomiast chciałbym zamknąć to klamrą, że takich spraw jest dużo i korupcja jest faktem w Nigerii i to są takie tematy, które nas najbardziej interesują, bo są takie trochę no, ciekawe do słuchania. Natomiast statystycznie to naprawdę nie jest tak źle. Bo na każdy przypadek takiego szantażu czy zostania ofiarą korupcji czy układów, to możemy znaleźć dziesiątki przykładów pozytywnych, tylko one aż tak sexy nie są. To podobnie jak z terroryzmem, czy właśnie z organizacjami szerzącymi negatywny wizerunek Afryki. Ja myślę, że tak w ogóle jest ze wszystkim na świecie, bo z newsami na przykład, no bad news is good news, jest takie powiedzenie w programach informacyjnych. No właśnie, bo one się sprzedają po prostu. Niech pan powie teraz o tym, o czym pan wspomniał, o inwestowaniu, o Africa Investment Fund. Co jeszcze, na czym to będzie polegało, co będzie można zyskać dzięki temu
funduszowi? Nasza teoria inwestycyjna i filozofia jest taka, że granie na giełdę albo na giełdzie granie na giełdzie, albo inwestowanie w te spółki early stage, które kiedyś może za 10 lat będą ogromnie warte, ma dużo wspólnego z kasynem. I jak patrzymy, jak sobie radzą fundusze inwestycyjne na świecie versus indeksy giełdowe, czyli jak sobie radzi Standard & Poor's albo Dow Jones, to tylko niewiele funduszy przebija te indeksy. I o tym też Warren Buffett bardzo dużo mówi. Więc my zakładamy fundusz indeksowy, pasywny, który po prostu będzie inwestował w największe spółki afrykańskie na każdej giełdzie afrykańskiej w Afryce, czyli Johannesburg, Egipt, Mauritius, Nigeria, Kenia i też w kilkadziesiąt spółek, które są notowane na giełdzie londyńskiej i nowojorskiej, które są z Afryki, ale działają w Afryce. Bo my zakładamy, że fundusz indeksowy sobie i tak będzie lepiej, dobrze radził w długim okresie, a państwo poprzez inwestycje po prostu spółki giełdowe i to będzie część waszego agresywnego portfela, no wesprą Afrykę, bo te firmy potrzebują kapitału na rozwój, na zatrudnianie kolejnych ludzi, na rozwój rynków. I to jest o wiele mądrzejsza forma wsparcia Afryki, bo raz to lepiej pomaga niż organizacje charytatywne, a dwa, jak wytrzymamy 10-20 lat, to z tego będą naprawdę fajne wzrosty. Szczególnie w obliczu obecnego kryzysu, który się przecież zbliża, to fundusze inwestycyjne i inwestorzy będą szukać alternatyw, takich, które nie są aż tak uzależnione od tego, co się dzieje na giełdach zachodnich. A propos wspierania, to był drugi wątek, który pan poruszył. Chodziło o wspieranie na mniejszą skalę i mniejszych firm, czy też osób. I to było ciekawe, co pan powiedział, naprawdę, że zamiast wysyłać jakieś kwoty na wsparcie, nie wiem, dzieci, czy jakichś konkretnych miejsc w Afryce, to lepiej, kiedy jest się tam, kupować lokalne produkty, pojechać tą taksówką, jak ona się nazywa? Tuk-tuk. A tuk-tuk, no właśnie. A dlaczego pan powiedział o tym, że aż z 20, nie wiem, dolarów, które się wyśle, 18 zostanie przejedzone, czy zużyte przez po drodze, tak można powiedzieć? Nie powiedziałbym, że to wynika ze złej woli osób, które zarządzają, budują, rozwijają organizacje charytatywne, bo tam jest bardzo wiele bardzo dobrej woli, ale to wynika z tego, że to są już organizacje, które działają od dawna w sposób tak zwany stary, gdzie niewykorzystywana jest technologia. No ja podam przykład Kenii, gdzie płatności telefonem są bardziej popularne niż płatności gotówką. Że będą taksówkarze w Nairobi, którzy państwu powiedzą, że oni nie chcą od was wziąć gotówkę, tylko chcą, żebyście zapłacili telefonem. A kartą można, czy już tylko telefonem? Płatności, akurat posiadanie karty debetowej nie jest aż tak popularne. Tylko kilkanaście procent społeczeństwa posiada kartę debetową, ale znakomita większość posiada konto bankowe, razem podłączone już do swojego telefonu. No tak, no ale nie wszyscy turyści, bo przecież to nie jest jeszcze powszechne na świecie, nawet w Polsce. My jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o usługi, o bankowość elektroniczną, no to jeszcze nie wszyscy mają w telefonie. Ja na przykład jeszcze nie mam karty w telefonie. Wstyd się przyznać, no ale jeszcze nie mam. No już poszło. No tak, właśnie. Oczywiście tam, gdzie podróżują turyści, to w tych najbardziej popularnych miejscach można płacić kartą, aczkolwiek nie zawsze polecam, bo jednak jest duży problem z kradzieżą danych. Karty europejskie są ogólnie mniej zabezpieczone niż karty wydawane w Afryce. No, ale założenie dla takiego zwykłego turysty z Polski takiego mobilnego portfela na swojej komórce to jest 3 minuty no tak. W Kenii, a to jest o wiele bardziej bezpieczne. To jest bardzo ciekawe, inspirujące. To wszystko, o czym pan mówił, to o czym rozmawiamy, czyli pan nas inspiruje tym nowym kierunkiem, nowym obszarem, Afryką. To niezwykle ciekawe. Mam do pana jeszcze jedno pytanie, zanim zakończymy nasze spotkanie. Jak to się zaczęło? Skąd się u pana wzięła Afryka? Rozumiem, że w tej książce znajdziemy coś na ten temat, no ale jeszcze tej książki nie czytaliśmy. To tak w skrócie, co pan może nam powiedzieć o tym? Tak, w ogóle pierwsza część książki jest o moich przygodach jeszcze w Polsce, gdzie współtworzyłem taką firmę z branży pośrednictwa finansowego, gdzie opychaliśmy polisolokaty. Ja w zasadzie 2 razy zbankrutowałem. Nie byłem na zero, tylko byłem na minus 1 milion. To było 2 razy. Natomiast... Przepraszam. Złotych. Złotych, tak, złotych. No wszystko,
Później jak się zarabia w dolarach, to już jest łatwiej się odbić. Ale o czym to ja mówiłem? Aha, ja o Afryce wiedziałem bardzo niewiele. Pies mojego sąsiada nazywał się Murzyn. I ja kojarzyłem bajkę o Murzynku Bambo ze szkoły, to z podstawówki, a z liceum, no to co my się uczyliśmy o Afryce? Że biali konkwistadorzy najpierw oświecili Amerykę Południową, wyżynając 50 milionów ludzi. Tak naprawdę jedyną rzeczą, którą my mieliśmy lepszą niż starożytne cywilizacje Ameryki Południowej, to były nasze bakterie, które ich zabiły. I potem zrobiliśmy to samo w Afryce. A potem, chcąc naprawić swoje błędy kolonizacyjne, wyszliśmy podobno z Afryki i tym samym zrobiliśmy jeszcze większą krzywdę tym krajom. Jest taki żart, że brytyjscy kolonizatorzy lądują u brzegów Afryki i mówią, my was nauczymy demokracji, a wodzowie nigeryjscy mówią, a my was nauczymy, jak się utrzymać przy władzy. Tak to mniej więcej wygląda. Ale w moim przypadku było tak, że ja po prostu miałem bardzo dużo szczęścia. Poznałem człowieka, który był odpowiedzialny za ten duży projekt Rocket Internet. To jest jedna z największych firm internetowych na świecie. Zrobiłem dobre wrażenie, dobrze się sprzedałem. I tak jak mówię, miałem niewiele konkurencji, bo niewielu menadżerów wtedy chciało wyruszać do Nigerii za takie małe pieniądze, z nadzieją, że kiedyś będą z tego jakieś pieniądze, jeśli uda nam się zbudować firmę. I to był zupełny przypadek i też przypadek polegał na tym, że się w Afryce zakochałem, a zdałem sobie sprawę, że nam jest o wiele bardziej kulturowo do Afryki niż na przykład do Azji. Czyli bać się czy nie bać? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że polscy przedsiębiorcy mają wystarczająco dużo jaj albo jajników, żeby zrobić coś w Afryce. Ja tu podam przykład manufaktury, czyli fabryk, które w 80% w zasadzie w krajach typu Nigeria, Kenia, Angola są właścicielami tych fabryk są Chińczycy, bo przedsiębiorcy z Chin mają i taką odwagę i taki rodowód robienia biznesu, bo dla nich Afryka to jest po prostu Chiny 30 lat temu i mają też technologię. Przedsiębiorcy z Afryki mają kapitał jak najbardziej, bo przecież kasy z ropy jest w brud, bardzo dużo, natomiast nie mają technologii. A przedsiębiorcy z Europy Zachodniej czy ze Stanów często mają technologię, ale brakuje im jaj. A myślę, że Polacy mają to i to i nie bez powodu często mówi się o Nigerii jako o Rosji bez śniegu. Co za optymistyczny, atrakcyjny akcent na zakończenie naszego spotkania. Polecam Państwu jeszcze tę książkę. Jeszcze raz, ona już jest na rynku? Tak, już od lutego jest w sprzedaży. Polecam Empik bądź jakąkolwiek dobrą księgarnię. Cały dochód idzie na fundację. Świetnie, właśnie. Goniąc czarne jednorożce, jak polski wilk z Wall Street, czyli Marek Zmysłowski, został afrykańskim terrorystą. Tego porównania akurat nie lubię, ale to wydawca się uparł. Wydawca, żeby było atrakcyjnie. Tak. No, brzmi atrakcyjnie. I jeszcze tak na podsumowanie przeczytam tutaj z tylnej okładki informacje na temat naszego gościa. No, tak jest napisane tutaj na obwolucie. Milioner, celebryta, partner wicemistrz świata, self-made businessman Marek Zmysłowski zbudował Amazona Afryki i stał się jedną z najbardziej znanych postaci afrykańskiej branży IT. Pewnego dnia okazało się jednak, że jest też poszukiwanym przez Interpol międzynarodowym zbiegiem. Jak do tego doszło? No to już pan nam o tym dzisiaj trochę opowiedział. Rozszerzenie tych informacji, wszystko na ten temat w tej właśnie książce. Sam jestem bardzo ciekaw. Dziękuję bardzo i za książkę, przede wszystkim za to spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za Państwa uwagę.